Wtorek, 17 września, Krzysztof Stawiarski, zapraszam na Telefakty. Rusza pomoc dla powodzian. Potrzebne są konkretne przedmioty, konkretne materiały. Pediatria zamknięta. Na okres 2 tygodni musimy zawiesić pracę oddziału pediatrii. Miliony dla Ignasia zebrany. Najważniejsze jest to, że te pieniążki już są. Samorządy, organizacje społeczne, osoby fizyczne, słowem wszyscy, czują się zmotywowani do tego, aby pomóc osobom, które na skutek powodzi tracą dorobek swojego życia. Teraz potrzeba przede wszystkim wody pitnej, środków opatrunkowych, leków i żywności o długim terminie przydatności do spożycia. Od jutra wszystkie te rzeczy będą zbierane w dawnej bazie MZK w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ruszyła lawina pomocy dla poszkodowanych przez powódź mieszkańców południowej Polski. Cegiełkę ze wsparciem mogą przekazać również mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego. Od środy przy Alei Jana Pawła II w budynku dawnej bazy MZK zostanie uruchomiony punkt zbiórki dla powodzian. Zbiórkę będzie koordynował Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Pamiętajmy o tym, że pomoc musi być przemyślana. Oczywiście bardzo ważne są wszystkie oddolne inicjatywy, natomiast na chwilę obecną z informacji, które otrzymujemy od grup ratownictwa, które znajdują się na miejscu, od grup pomocy humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża, wynika, że potrzebne są konkretne przedmioty, konkretne materiały. A to przede wszystkim woda, najlepiej butelkowana, bowiem w wielu miejscach zalane zostały wodociągi i mieszkańcy odcięci są od bieżącej wody. Środki higieny osobistej, leki, produkty chemii gospodarczej czy żywność o przedłużonym terminie do spożycia. Pamiętajcie Państwo o tym, że jeżeli planujecie przynieść coś do punktu pomocy, to tak naprawdę idealnie by było, żebyście przynosili to w wielopakach. Czyli zdecydowanie lepiej jest, jeżeli przyniesiecie sześciopak na przykład makaronu, niż jeden makaron, jedną konserwę, jedne płatki i jedno mleko. Dlatego, że musimy myśleć o tym, że ten materiał musi być posegregowany, musi być dobrze spakowany i odpowiednio przetransportowany po to, żeby on nadawał się tam do użycia. Punkt pomocy na terenie dawnej bazy MZK będzie czynny od godziny 11 do godziny 17. Jeżeli będzie taka potrzeba, godziny otwarcia zostaną wydłużone. Pierwsza partia żywności i innych produktów do powodzian ma wyjechać 27 września. Serdecznie zachęcam i apeluję. Jestem przekonany, że Ostrowiec Świętokrzyski mocno zaakcentuje tą pomoc. Z Ostrowca Świętokrzyskiego popłynie też wsparcie finansowe. Przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda-Dudek poinformowała, że z budżetu miasta zostanie przekazane 100 tysięcy złotych na rzecz wybranej gminy. Dary dla powodzian można również przynosić do firmy państwa Czyżewskich, których do pomagania zachęcać nie trzeba. Już nieraz udowodnili, że są skuteczni. Powódź, która nawiedziła południe Polski, sieje spustoszenie. Mieszkańcy zalanych terenów tracą dobytki swojego życia. Krótko mówiąc, sytuacja jest dramatyczna. Na cierpienie innych obojętni nie pozostają mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego. Zorganizowaliśmy na terenie naszej siłowni zbiórkę właśnie darów dla powodzian, rzeczy takich najbardziej potrzebnych w tym momencie dla tych ludzi. Zbiórka będzie trwała tak naprawdę tyle, ile będzie potrzeba, tak więc nie mamy limitu czasowego. Na pewno ten tydzień do końca zbieramy pełną parą. Mieszkańcy odpowiedzieli, można powiedzieć, już od razu, bo pierwszego dnia te dary zaczęły stopniowo do nas spływać. Osoby, które chcą wesprzeć zbiórkę, proszone są o przynoszenie najbardziej potrzebnych rzeczy, czyli wody pitnej, żywności o długim terminie ważności, karmy dla zwierząt oraz środków czystości. Właśnie to jest takie piękne, że jednak w momentach takich kryzysowych jesteśmy w stanie się zjednoczyć i pomóc wszyscy razem. Sama się zastanawiałam, co przynieść, ale no makaron, ja jestem bardzo za zwierzętami, sama posiadam psa, także karmę dla zwierząt, jakaś konserwa, ryż, no takie podstawowe rzeczy, które mogą się przydać przede wszystkim. Jeden z punktów pomocy utworzono w siłowni Impuls w osiedlu Stawki 33. Jego organizatorzy utrzymują stały kontakt ze służbami i osobami pracującymi na zalanych terenach. Na bieżąco otrzymują informacje o aktualnych potrzebach. My działamy od 8 do 22. Na stronie internetowej jest numer telefonu, jestem pod telefonem. Jesteśmy w stanie, tak jak dzisiaj mamy
mamy kilka takich wyjazdów, że sam osobiście jadę, bo osoby starsze się zadeklarowały, tak więc jadę pod konkretny adres, zabieram te rzeczy, przywozimy tutaj. Tak więc jestem do dyspozycji i tak razem z żoną tutaj działamy, no, można powiedzieć, na okrągło. Trening na siłowni pozytywnie wpływa na nasze ciało, ale również samopoczucie. Badania pokazują, że wysiłek fizyczny wzmaga wydzielanie hormonów szczęścia. Dobrze wykonany trening daje satysfakcję. Pamiętajmy, satysfakcję daje także pomoc drugiej osobie. Oddział pediatrii w Ostrowieckim Szpitalu wczoraj został zamknięty, a powodem jest brak lekarzy. Puste sale, puste łóżka. Tak wygląda ostrowiecka pediatria. Od poniedziałku, 16 września, oddział zawiesił przyjmowanie pacjentów. Mamy absolutnie nieoczekiwaną sytuację, jeżeli chodzi o pion pediatryczny w szpitalu. Mianowicie dwoje lekarzy etatowych oddziału niestety od dnia wczorajszego właściwie przebywa na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym na okres 2 tygodni musimy zawiesić pracę oddziału pediatrii. Dyrektor ostrowieckiej lecznicy zaznacza jednak, że rodzic, który zgłosi się z dzieckiem do szpitala, otrzyma diagnozę. Codziennie w oddziale jest dwie panie pielęgniarki pediatryczne, które w razie gdyby trafiło się dziecko wymagające natychmiastowej pomocy, oczywiście razem z lekarzami będą się tymi dziećmi zajmować. Ale w przypadku konieczności hospitalizacji będą odsyłane dzieci do ościennych szpitali, do Starachowic, Kielc, Lipska czy Sandomierza. W oddziale pediatrii miesięcznie leczonych było około 160 dzieci. Liczba potrzebujących pomocy specjalisty może za chwilę być większa, bowiem wraz z jesienną aurą zwiększy się liczba infekcji. I stąd apel dyrektora Tumulca. Proszę kolegów z przychodni, z podstawowej opieki zdrowotnej o współpracę w zakresie pediatrii, bo to po waszej stronie w tej chwili będzie zdecydowanie większe obciążenie ilością dzieci, ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie ich hospitalizować. Żeby oddział pediatrii mógł funkcjonować, konieczna jest 3-osobowa obsada lekarska. Jeżeli wrócą pediatrzy ze zwolnienia, kłopotu póki co nie będzie. Ale trzeba mieć świadomość, że trzon kadry w oddziale pediatrycznym stanowią osoby, które mogą odejść na emeryturę. Jeżeli tak zrobią, problem będzie poważniejszy. Na razie nasze ogłoszenia są bez odzewu. Próby kontaktowania się z kolegami w ościennych ośrodkach też niestety na razie nie przyniosły żadnego efektu. Mamy zgłoszenie do firmy rekrutującej, że poszukujemy pediatry. Mam nadzieję, że to da jakiś efekt. Według zapowiedzi dyrektora Dariusza Tumulca, dzieci na oddział pediatrii powinny wrócić 30 września. W dzisiejszym serwisie informacyjnym mówiliśmy już o pomaganiu i teraz też będzie o pomocy, ale dla małego Ignasia. W ostatnim czasie wiele akcji organizowano, aby zebrać potrzebny milion. Udało się, ale pieniądze wciąż są potrzebne. O tym, że warto pomagać, wiedzą najlepiej ostrowczanie, którzy stanęli na wysokości zadania i zebrali ponad milion na leczenie chorego Ignasia, małego mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego. Warto pomagać. Dobro wraca. Czy udało Wam się już wspomóc tutaj? Oczywiście, nie tylko dzisiaj, my uczestniczymy od samego początku. Jestem przeszczęśliwy i dumny z tego, co się działo w ostatnich 2 tygodniach. To, co ja zawsze często powtarzam, że dobro wraca. Warto pomagać, nieważne czy damy złotówkę, czy damy 50 groszy, czy damy 100 zł, czy 50, ważne to jest, że ta chęć, ta obecność tu, żebyśmy wszyscy razem dziś na przykład byli, ale też przez te ostatnie tygodnie, gdzie wydawało się niemożliwe, żeby zebrać te prawie 1 000 000 zł. Niemożliwe stało się możliwe. Mieszkańców połączyła piękna idea niesienia pomocy. Jeszcze coś pomożemy. Dobrze, że takie imprezy są organizowane na rzecz innych? Bardzo dobrze, bardzo. No, powinno być jak najwięcej tak pomagać jedno drugiemu. To jest bardzo ważne. No, trzeba się dzielić tym, co mamy, żeby innym też było troszkę lepiej.
Pomimo zebrania całej kwoty, w dalszym ciągu organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, podczas których zbierane są pieniądze dla Ignasia. Tak było w niedzielę na osiedlu Ogrody, gdzie zorganizowano piknik charytatywny. Wszyscy razem, solidarnie, ponieważ wiemy, że jest potrzeba leczenia, potrzeba uzbierania środków na leczenie chorego dziecka, co jest przykre, bo tak naprawdę to jednak rząd powinien zapewnić i będziemy o tym głośno mówić, powinien zapewnić rząd środki na leczenie dzieci, ale tak się nie stało. Najważniejsze jest to, że te pieniążki już są na początek, bo wiadomo, że droga do wyzdrowienia jest o wiele dłuższa niż nam się wydaje. Ignaś ma niespełna 7 lat, a po raz kolejny staje do walki na śmierć i życie. Gdy miał roczek, przeszczepiono mu nerkę. Dziś walczy z nowotworem układu chłonnego, z przerzutem do śledziony. Ignacy potrzebuje drogiego, nierefundowanego leczenia. Jestem pielęgniarką, wiem, jakie spustoszenie czyni choroba. Nie tylko ta, na którą choruje Ignaś, ale choroby onkologiczne. Bardzo ważne jest to, żeby się społeczeństwo mogło skrzyknąć. To, co się stało w Ostrowcu, to jest coś wielkiego. W zbiórkę zaangażowali się nie tylko mieszkańcy Ostrowca, ale również instytucje, przedsiębiorcy, organizacje i stowarzyszenia, a także samorządowcy miasta, powiatu i województwa. Piękna inicjatywa, piękna organizacja. To jest wspaniałe, że ludzie potrafią się mobilizować, potrafią się jednoczyć dla dziecka, bo tak naprawdę wszystkie dzieci nasze są i każdego mogłoby to spotkać. Ja jestem rodzicem dziecka, które też było w jakiś sposób naznaczone. Inna sytuacja wtedy była, ale na swojej drodze też spotkałem wiele ludzi dobrej woli, którzy mi pomogli i chyba to trzeba w jakiś sposób spłacić dług wdzięczności. Na prezentowanych w niedzielę stoiskach za przysłowiową złotówkę można było zakupić różnego rodzaju przedmioty, na przykład rękodzieło. Wszystko, co zrobili nasi mieszkańcy z naszą pomocą, wszystko poszło na rzecz Ignasia. Niedzielne wydarzenie zorganizowali Stowarzyszenie Eldorado i Rada Osiedla Złota Jesień. To wszystkie stoiska, które mamy wystawione, są wystawione na tak zwaną cegiełkę. Do puszki wrzucamy cegiełkę. Nie jest powiedziane, czy to jaka to ma być kwota wrzucona. Stwierdziłyśmy tutaj z organizatorami, że będzie dodatek wspierający cel, bo każda złotówka jest ważna w tej chwili, prawda? Liczne atrakcje, ale przede wszystkim wsparcie Ignasia było najważniejszym punktem wydarzenia i przyciągnęło rzeszę Ostrowczan, i tych małych, i tych dużych. Teraz w Telefaktach kilka informacji z działu Kultura. Zaczynamy od piątkowego wydarzenia w bibliotece, w której gościł Krzysztof Gibaszewski. W piątkowy wieczór 13 września Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim tętniła życiem podczas spotkania autorskiego z Krzysztofem Gibaszewskim. Wydarzenie zatytułowane Świat na rozdrożu połączone było z wystawą obrazów artysty, co przyciągnęło licznych miłośników literatury i sztuki. Krzysztof Gibaszewski, mieszkaniec Skarżyska Kamiennej, znany jest ze swojej pasji do literatury i malarstwa. Podczas spotkania promował swoje książki oraz prace malarskie, które ukazują napięcia między różnymi aspektami współczesnego życia. U mnie i malarstwo, i pisanie zwykle gdzieś tam się przenikają razem, chociaż nie jest to w jakimś takim oczywistym stopniu. Zwykle jest to jakiś taki przekaz bardziej podprogowy. Ja wiem, co mam na myśli, a też nie narzucam widzowi, jak ma na to wszystko patrzeć. To już jest sprawa odbiorcy. Odbiorca, a autor to są dwie różne sprawy. I czasami sam się łapię na tym, jak odbiorca mi powie, że widzi moje rzeczy zupełnie inaczej niż ja chciałbym, żeby były widziane. I stwierdzam, wow, super, fajnie, że mi wyjaśniłeś troszeczkę to, co robię. Artysta jest znany z książki Hasak, historia obozu pracy przymusowej w Skarżysku Kamiennej, w której przybliża historię hitlerowskiego obozu pracy. W swoich kolejnych książkach podejmuje kwestie filozoficznych rozważań nad naturą ludzką oraz jej duchowymi aspektami. W piątek oficjalnie zainaugurowano nową wystawę w przestrzeniach BWA. Tym razem swoje prace prezentuje Bartosz Kokosiński. Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim zmieniło swoje oblicze dzięki nowej wystawie.
W piątkowy wieczór 13 września liczni miłośnicy sztuki zgromadzili się, by podziwiać pracę Bartosza Kokosińskiego podczas wernisażu wystawy Kontury. Wystawa Kontury to wnikliwa analiza współczesnego życia, ukazująca napięcia między minimalizmem a nadmiarem, ciszą a hałasem, samotnością a przesyceniem. Kokosiński poprzez swoje dzieła pokazuje, że w erze informacyjnego chaosu powrót do refleksji może być kluczem do odzyskania kontroli nad życiem. Przekrój prac od właściwie pracy z czasów studiów z 2009 roku do ostatnich, które powstały dosłownie kilka dni przed, zostały ukończone kilka dni przed otwarciem wystawy. Nie jest to wystawa retrospektywna, natomiast faktycznie z różnych serii zostały prace tutaj zaprezentowane. Ekspozycja podzielona jest na dwie sale. Pierwsza sala, ogniskowanie, to przestrzeń oczyszczenia, gdzie minimalistyczne kompozycje skłaniają do refleksji nad istotą rzeczywistości. Druga sala, hipertrofia, wprowadza widza w świat wizualnego nadmiaru, odzwierciedlając przebodźcowanie współczesnego życia. Na pewno nie jest to forma klasyczna, czyli obrazów wiszących na ścianie, obrazów, które doświadcza się przejściowo, przechodząc obok nich. Tutaj jednak cała koncepcja jest troszkę teatralna, gra formy, światła, ale również cienia i też budowanie napięcia od samego wejścia. Prace Bartosza Kokosińskiego w ostrowieckim BWA można oglądać do 8 listopada. I na przykład ta jest inspirowana Malewiczem i z jednej strony tutaj wykorzystałem ścinki od producenta drzwi, gdzie znalazłem całą górę takich prostopadłościanów, które pomyślałem, że wykorzystam w swojej pracy. Miejskie Centrum Kultury prawie do końca października będzie kierowane przez pełniącego obowiązki dyrektora Marka Cichosza. Czy będzie konkurs? Pytał Bartłomiej Dybiec. Samorząd Ostrowca zapewnia, że ciągłość zarządzania Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu będzie zachowana. Do 27 października obowiązki dyrektora pełnić będzie Marek Cichosz, dotychczasowy zastępca dyrektora. Dosłownie w ciągu paru tygodni w tej chwili zdecydujemy, co dalej. Czy pan Marek Cichosz zostanie naturalnie, że tak powiem, dyrektorem, czy też będziemy inne formy wyboru nowego dyrektora stosować. Urząd Miasta w Ostrowcu, jeżeli nie zdecyduje się na powołanie Marka Cichosza, może ogłosić konkurs na to stanowisko. Zmiany te są wynikiem zakończenia pracy przez dotychczasowego dyrektora Jacka Kowalczyka, który z ostatnim dniem sierpnia podjął nowe wyzwania zawodowe w Urzędzie Miasta w Kielcach. Dyrektorem był od października 2019 roku. Przed nim Marek Cichosz pełnił obowiązki dyrektora. Przed Miejskim Centrum Kultury stoją również inne zmiany, które mają na celu poprawę funkcjonowania całej instytucji. Nowa odsłona Miejskiego Centrum Kultury znaczy, że po prostu nowe projekty, nowe spojrzenie na niektóre sprawy. Mamy wiele świetnych imprez, wydarzeń corocznych, mówię tu między innymi o Wielkim Ogniu, o Dniach Ostrowca, o takich sztandarowych imprezach Dzień Kobiet, ale też oczekuję też innego spojrzenia na kulturę. Władzom Ostrowca zależy, żeby Miejskie Centrum Kultury było bardziej zaangażowane w uroczystości patriotyczne, tak jak to miało miejsce 15 sierpnia podczas Święta Wojska Polskiego. W przyszłości instytucja miałaby także ściślej współpracować z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Za chwilę w naszym studiu będziemy gościli Agnieszkę Ziębę-Stępień, koordynatorkę i pomysłodawczynię projektu Między nami kobietami. Powakacyjne spotkanie pań zaplanowano na najbliższy piątek, ale o tym więcej w studiu otwartym. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. W nocy 14 stopni Celsjusza, wiatr 6 km na godzinę, ciśnienie 1026 hektopaskali, biometr korzystny. Jutro 25 stopni Celsjusza, wiatr 25 km na godzinę, ciśnienie 1025 hektopaskali, biometr niekorzystny. Synoptycy zapowiadają burzę.
Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.